Zobaczy, uwaga. Jest! Haha! Cztery prowizje, 12 punktów. Licząc tą pasywkę z zdobyczy i licząc, odejmując opłatę kasynową, nie? Dosłownie. 12 punktów i odchudzenie z dwóch kart. Za cztery prowizje. Cześć, witam serdecznie byków, co tam u was słychać? Nowy rok, nowy sezon, nowe talie. Na pierwszy ogień leci łapóweczka, czyli syndykat, gdzie to spore buffy dostały kartę skracające talie, a jak wiemy, syndykat nieraz miewał problemy z tym, żeby dobrać wszystkie kluczowe karty. Teraz zostaje to praktycznie zniwelowane, no bo kanalarze i kasynowi wikidajowie dostali czwartą prowizję, czyli praktycznie za darmo mamy odchudzenie z kolejnych kart. Tutaj jest ciekawostka taka, że z wieczornej zdobyczy można wylosować sobie też kasynowych wykidajów, więc ja często ich wymieniam w R1, żeby spróbować wyciągnąć właśnie tym kasynowym wykidajom z wieczornej zdobyczy dwóch kolejnych stali, co daje nam 12 punktów i odchudzenie z dwóch kart. Totalny absurd. Ja przypominam sobie tylko, że mistrzowie plag z magiem zabójcą jeszcze przed nerfami robili podobne value. Byli może pewniejsi, ale kosztowali więcej, a tutaj za 4 prowizji, no nie wiem, może ktoś by chciał sobie zagrać rolnicznego czarodzieja, żeby jeszcze zwiększyć na to szansę. Tych jednostek z opłat jest chyba 9 za czwartą prowizję, a mi i tak udawało się czterokrotnie w 7 próbach dostać kasynowych wykidajów właśnie z tej wieczornej zdobyczy i jest to niesamowite. Poza tym odchudzamy się oczywiście z dwóch kart z markizy, mnóstwo kart do pozaciągania się, bo są kokoty, są kasynowi, kanalarze, nowigradzkie kokoty niedyskretne, no i oczywiście także król żebraków, ale ja w pierwszej kolejności przeważnie stawiam na wymienianie tych kart, które po prostu chce mi zagrać markiza, no bo to ona często jest argumentem w R1, który pozwala nam albo się bronić przed blindem, znaczy przed naporem przeciwnika, albo przycisnąć właśnie gościa. Ja miałem tego pecha, że... Znaczy, szczęście w nieszczęściu, bo i tak wygrywałem bilans 5-1 dzisiaj na grach rankingowych. Jedyna porażka ze Salamandrą, gdzie w ostatniej rundzie miałem przewagę 100 punktów, a Salamandra rozegrana z Nekera i z Atrapy w jednym ruchu wyczyściła mi cały stół. Wystarczyła bo jedna zasłona. Gościu wygrał jednym punktem. Jak chcecie sobie zobaczyć, to puśćcie sobie zapis ze streama, który jest dostępny i na YouTube, i na Twitchu. 4,5 godziny pograłem tam różnymi dekami i między innymi tam też tą akcję możecie sobie zobaczyć, bo chyba nie będę tutaj tego specjalnie puszczał, ale zobaczymy. W każdym razie markiza jest niezła na R1 i ja przeważnie zostawiam sobie, wymieniam tą kokotę, te kokoty w pierwszej kolejności, żebym mógł z niej korzystać. Mimo wszystko, ja zaczynałem dzisiaj tylko w jednej gierce szedłem drugi, ale mimo wszystko i tak przegrywałem na równych, na Bluecoinie te gierki. Potem koniec końców wychodziłem obronną ręką z tych start, więc tym się nie przejmujcie. Tu runda pierwsza czasem bywa troszkę niemrawa, ale później tak bronimy się sprawnie przed blindem i wygrywamy koniec końców gierkę. Oczywiście na R1 mile widziane są sezamy. Ja tutaj z racji, że musiałem upchać te wszystkie różnorakie karty odchudzające i tak dalej, zmieścił mi się tylko jeden podejrzany sprzedawca. Możecie jakoś tutaj pokombinować inaczej, żeby było ich dwóch, ale to już... No nie wiem, ja wczoraj stworzyłem ten deczek na streamie i do tej pory spisuje się bardzo dobrze. Lubię tą markizę, do tego mamy jeszcze tutaj Morelsa z kontroli Skurwiela Juniora. Zrezygnowałem względem poprzedniego sezonu z pakietu trucizn, ale i tak myślę, że można sobie tutaj śmiało radzić, bo jest też Xora do czyszczenia czasem jakichś zawodników, czy też pięściarz, jeśli przeciwnik tutaj nieuważnie, nieumiejętnie rozstawi jakąś pojedynczą, bardzo mocną jednostkę. Można go wtedy oczywiście kasować właśnie nim, właśnie tym zawodnikiem tutaj Grondy. Poza tym, no cóż, jak zwykle Acherontia i Xora schowani za obrońcą czynią tutaj cuda. Jest Nowigrad, super carryover, nie dość, że z Nowigradu, z świecy czarnoksiężyka, to często też mamy jeszcze ten carryover z sezamów, więc naprawdę niesamowity deck. Uważajmy, żeby się właśnie nie zaciągać tym żebrakiem. Ja zawsze sobie w R3 lubię zaczynać właśnie z Azara, być może wzmacniać Skarabeusze świecą, no i później po kolei Xora, Acherontia. Tutaj na tyle dobrze się odchudzamy, że czasem bywało tak, że Acheronti zostawały tylko 3 karty w deku, ale to i tak jest spoko opcja, bo często ciężko wyciągnąć jeszcze więcej tych kart na przestrzeni tej trzeciej rundy, także założenia troszkę podobne do wersji poprzednich, ale myślę, że jest ta talia jeszcze bardziej tutaj wzmocniona, wiadomo, że na starcie no chcemy się odchudzać tych kanalarzy, robić ten carry over, no i jeśli jesteśmy na redcoinie czy blue, zawsze ta markiza jest spoko. Na redcoinie dzięki niej
można wygrywać na równych kartach, a na blue coinie po prostu broni nas przed porażką na równych, no i odchudza już oczywiście z tych dwóch karcioch, także to są takie pomysły na R1, powiedzmy, odchudzanie się, robienie tego carryoveru na rundzie przejściowej, fajnie rzucać sobie Novigrad. Ja unikam grania go w R1, bo zawsze doceniam to, gdy mam jeszcze tą dodatkową jego umiejętność pasywną w R2. Niekoniecznie muszę zachowywać ten rozkaz, ale to, że on generuje mi jedną monetkę co turę, zawsze naprawdę się to przydaje. Pamiętajmy o zachowywaniu tych haraczy na Morelsa, czy oczywiście dla tej markizy, chociaż ona z tym swoim zyskiem naprawdę nie ma problemu z uzyskaniem haraczu. Mamy oczywiście jeszcze monety z lidera oraz tutaj z manewru bojowego oka tygrysa. Jak chcecie sobie kombinować, no to możecie szukać jakichś tam zamienników, ale ja tą lojalną wersją, no bo tutaj nie mamy kart neutralnych po to, żeby Skurwiel Junior tutaj w pełni działał, no to ja tą lojalną wersją naprawdę się posługiwałem sprawnie w tym pierwszym sezonie na grach rankingowych. Zresztą tą talią wbiłem drugą rangę, także mogę na razie polecić. Jest mega zajawka, chce mi się grać w Gwinta. 4,5 godziny zrobiłem pierwszego streama. Dzisiaj będzie jeszcze drugi stream, no a teraz jeszcze robię dla was ten filmik z talią. Więc myślę, że jutro kolejny deck. Nie wiem, czy potworki z... czy potworki z koszmarem, czy może jakieś tarcze wiedźmińskie, czy może handbuff, bo te trzy deki jeszcze testowałem na streamie. Jak chcecie mieć przedsmak, to puśćcie sobie oczywiście poprzedni zapis ze streama, no bo tam sporo tych gierek przez te 4,5 godziny zdążyłem porozgrywać i czuję, że to będzie naprawdę dobry sezon, bo jest zajawka, sporo nowych deków widać na grach rankingowych, także życzę wam wszystkim powodzenia jeszcze raz w tym sezonie. Łapki w górę, komentarze dla zasięgów, jak zwykle mile widziane. Wpadajcie na streamy, żeby sobie ze mną na żywo pogadać, popatrzeć, jak tutaj gwintujemy. No i wyczekujcie być może już jutro kolejnego odcinka z talią. Nie wiem jeszcze dokładnie z jaką, ale to się okaże, czym chyba najlepiej będzie mi się grało na tym drugim strumyku, który być może leci, jak już to oglądacie. Także możecie sobie tutaj zapauzować, pójść na streama na żywo, a to puścić tam, nie wiem, w innym wolnym czasie, na przykład jutro. Ale jak tam wolicie, pozdrawiam serdecznie w każdym razie byków i widzimy się już na gierkach rankingowych. Pierwszy mecz w sezonie. Pierwszy mecz w sezonie, ladder już działa. Można uskuteczniać śmiało gierki rankingowe. No to lecimy. Kasynowy Wikidaiwa, ale ja go wymieniam, bo ja chcę go zagrać z wieczornej zdobyczy. To jest takie super. Serio. Oczywiście wymieniamy Króla Żebraków. I oczywiście wymieniamy... Przemyt bym wymienił chętnie, ale Kokotę wymienię, żeby móc ewentualnie Markizę zagrać. No i tak nie mogę jej zagrać. No, mnóstwo bricków w tym deku. Kurde. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć brików chyba aż, wow. Dobry wynik. Mogliby dać raz na, mogliby dać na raz wszystkie, jakie były do sklepu, mogliby. Byłoby to super rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby uzupełnić swoją kolekcję. No, może tak zrobią kiedyś. Dobra, wjeżdżamy na początku, być może z... Kurde, może z tej Markizy nawet zaczynam, no ale zaciągnąłem się Kokotą, więc poszukajmy ze zdobyczy Wikidaiwa kasynowego. Aaaa, nie ma. Ale boli mnie to. Ale na to są szanse jakieś dokładnie 33%, bo jest 10 spenderów o czwartej prowizji. Jest 10 spenderów o czwartej prowizji. No, a wyświetlają nam się trzy karty, nie? O kurde, pakiet odrzucania z blaskiem chwały. No to jedziemy. Szkoda, to mogę go w takim razie nie wymieniać, bo po prostu sobie go zagrał być może w takiej sytuacji. No, a tak to by trzeba tutaj kombinować. Kawalarze. Od razu sobie zresetujemy. Parę punktów zrobimy przy okazji. Zaraz sezam za 6 monet. A, przesunie mi. Jednego przesunął. Mógł Oxenfordskiego przesunąć, żebym musiał znowu dwie jednostki wokół niego zrobić, a tak to wystarczy mi, że zagram przemyt i już mam kolejną jednostkę po prawej stronie od strażnika Oxenfordskiego. Także zrobię właśnie w ten sposób i znowu wyreguluję. Ureguluję tutaj. Czekaj, myślę, że można zapłacić do końca. Tak.
Żeby go tu przybijać chociaż lekko, zawsze coś. Okej, okay, bomba na banie. Spoko. No to co, sezam teraz i znowu resetujemy licznik. No, stąpam tutaj po cienkim lodzie, bo cały czas takie życie na krawędzi, tylko delikatnie typa wyprzedzam. Miejmy nadzieję, że zaraz się to jakoś tam zmieni. No, oczywiście. Ach, kurczę. No i chyba mógłbym tutaj popełnić pas. No, z markizy nie zagram. Co mam, przemyt zagrać? Ile ja z tego zrobię, stary, punktów, no? Dziewięć punktów teoretycznie. No może by warto. Bo co potem z takim przemytem zrobię? No ale jak on tu zaraz wyrzuci jakąś birny koral, to mnie strasznie pobliduje ostro. W sensie strasznie mnie przyciśnie. A przemyt to jest ostatnia moja tutaj deska ratunku. No, byłaby jakaś tam przewaga punktowa, ale... Czy ja chcę tak tutaj wchodzić? Dobra, wiesz co? Niech będzie. Mam tylko nadzieję, że nie dysponuję jakimś tolerem uwalem na tego kanalarza i że teraz nie będę sobie pluł w brodę, chociaż myślę, że może tak być. Że teraz mogłem spasować. Ale co mu tu może zagrozić temu kanalarzowi? Morgwarg, jeśli gra Morgwarga. No tutaj jest Juta. O nie. Poważnie. No to przebił mnie. Jaki świntuch. Dwoma punktami, ale wykorzystał Jutę. No podejrzewam, że ma jeszcze rebacza w deku do strzału z blasku chwały. No fajnie mu weszła ta Juta. Trzeba było pasować. Bo albo mnie ma teraz na równych, albo... No nie wiem, co mam juniora oddać. Dobra, oddam tego juniora, niech będzie. Jakieś jeszcze punkty tym zrobię. Dobra, i teraz musi zrobić znowu 11, żeby wyprzedzić, więc może mu się tym razem nie uda. Ta Juta mu naprawdę ładnie tutaj, pewnie nie był zadowolony, że mu zbrikowało na ręce, ale akurat w tym wypadku no fajnie mu się przydała. Mam nadzieję, że po tym juniorze już facet odpuści. Kurde. No dobra, mam mnie. Na równych. Popełniłem błąd, że nie spasowałem. Nie wiem, co mnie podkusiło. Będę teraz ponosił tego przykre konsekwencje w pierwszym meczu rankingowym w 2024 roku. Nie tak sobie wyobrażałem ten debiut. W sumie w ogóle sobie nie wyobrażałem. Ale no mogłoby być lepiej. Okej, ta ręka jest... Bardzo dobra. Nie pozaciągałem się kasynowymi, nie pozaciągałem się żebrakiem. Mam wszystkie najistotniejsze elementy warunkujące potencjalny sukces, więc można zakończyć wymianę. No i co? Bierzesz kartę? Facet? Czy blidujesz? Będziesz blidował, tak? Maxi! Dobra, ja go nie przebijam pięściarzem. Stąd też po prostu zarzucam Novigrad, który tutaj będzie moim carryoverem, będzie już ładował monety dla mnie. Fajnie, bo Novigrad, świeca, nawet jakby teraz pasował, nie byłoby mi ani trochę przykro. Zarzuciłbym pięściarza, strzeliłbym tam dwukrotnie i tyle. O! To ciekawe, to nawet zarzucę sobie tą świecę, żeby po prostu w nic Berserker Drumot nie strzelał. Ja tutaj monet nie zmarnuję oczywiście. Bo idealnie zgarnę jedną, będzie full coinów i zaraz tutaj wszystko załatwimy pięściarzem. Carry over naprawdę będzie zacny, jeśli nawet udałoby mi się zachować ten rozkaz z Nowigradu, no to można troszkę to tak nagiąć, że zrekompensuję to tą stratę karty, no bo jednak będzie to jednostka, chociaż prawdopodobnie jakaś słaba. Poszła wiewiórka, dwie wiewiórki typek gra. To ciekawe, no ja tutaj nie miałem sezamu, nie dobrałem także sprzedawcy, więc nie miałem już co wygnać. No i co? Wiesz o ten pięściarz? Troszkę postrzelamy. Jak mocno? Pytanie. Tak, żeby markiza miała idealnie na haracz. Czyli jeszcze raz. Okej.
Jeśli by teraz spasował, gram Morelsa chyba bez haraczu po prostu. Iron Dite. No muszę zagrać Markizę, nie, niewątpliwie. Markiza, no i wydam kilka tych monet ze świecy, bo po prostu trzeba. Co, na co czeka teraz rywal? Zapomniał spasować. Wydam te kilka monet, żeby no po prostu być może uda się tutaj jednak na równych ogarnąć tą rundę. Nie wiadomo, nad czym teraz myśli gościu. Ciekawy deck. Dao, Erondite, Sirocco, dużo kontroli, bomba jakaś nawet się znalazła. Mnóstwo tej kontroli. Zobaczymy, jakimi punktami własnymi będzie dysponował. No pewnie Ace'em bądź Swanringiem. Bądź Swanringiem. Może jakimś Tyrem. Ale mnie przytrzymał. Musiał chyba jakiś skoczyć do toalety. No zdarza się. Dobra, wjeżdża Markiza. Serenity. Markiza. Pieguski Markizy. Dobra, no to robimy sobie tak. Jeden buff. Drugi buff. I tyle. Kapitał jest odpowiedni do tego, aby nowigradzkie kokoty się wzmacniały. No. Tak naprawdę mogłem chyba sobie oszczędzić tego drugiego buffu, ale nic nie szkodzi. Aced! O! Aha! No nieźle. Nie Aced, przepraszam, Goodmund. No dobra, czyli w R3 czeka nas powtórka z tym Dao. Z Sirokiem i tak dalej. No dobra. Ja myślę, że to był jego ostatni ruch w tej turze. W tej rundzie. Ech. No wiem, że on będzie miał jakąś wysoką kartę, ale być może zagrałem dopiero na lasce. I ja nie wiem, czy mi się Morels w ogóle przyda. Także gram go już teraz. Bez haraczu. I jeśli uda się zachować taki stan rzeczy, to naprawdę będzie przyjemnie, bo będę miał kilka monet na rundę trzecią, rozkaz z Nowigradu, pełnego lidera. No i na równych, nie? Jesteśmy z gościem. Przy takim obrocie spraw. Dzieci spokojnie na czacie. Wszyscy jeszcze chyba mają jakieś tam swoje zajęcia, przez co nie mogą być aktywni, ale już i tak o godzinie 13:28 łącznie mamy 28 osób na Twitchu i na YouTube. Kambi! Wow! No, szkoda, bo muszę wydać Acherontię. A, ale fajnie, że on lidera dał. Teraz nie powinien tego lidera grać, według mnie przynajmniej, bo no, z tą Acherontią to po prostu no zrobię go tutaj. Szkoda tej świecki. Dobra, nie, dobra. Lecimy tak. Raz. Dwa. No i Acherontia. No i tyle. Mam całego lidera na R3. Szkoda Acherontii. Oczywiście, że tak. Ale my tu jeszcze mamy jakieś karty, no. Co prawda niezbyt wybitne. No ale coś nie. Coś tymi monetami może uda się ugrać. Przypominam jeszcze o rozkazie z Nowigradu. Także carry over po naszej stronie. Bardzo ciekawy kambi. Tyle powiem. Siema, Michu. Jesteś pierwszy na Twitchu, stary. 17 minut, nikt się jeszcze na Twitchu nie odezwał. A na YouTube 3 osoby już. Siema, Michu. Powitać, byczka. No, żebrak już zaciągnięty. Super. Kasynowe Wikidaiwo. Wymieniam go, bo jakby udało się z wieczornej zdobyczy go trafić, byłoby fenomenalnie, nie? Zobaczymy. Pokaż. O, jest szansa, jest szansa. Ha. Naprawdę to jest super point slam. To jest taki okryty tutaj triczek. Wiesz, Michu, co teraz można robić z wieczornej zdobyczy? Kasynowych grać, stary. Za 4 prowizji masz 11 punktów, licząc tą opłatę jedną, nie? No, 12 licząc zaś wieczorną zdobycz, ten pasywkę. Tylko musisz trafić, a jest 10 aż jednostek o czwartej prowizji z opłatą pierwszą, więc 33% raptem na to jest. Ale szanse są. Zalepa są. Może Nowigradu by siadł. Kasynowy. Nie ma! Aaaa! O ja cię, Sony. Szkoda. Szkoda, no. Może z tego. Z Nowigradu, ale jeszcze nie naciskam.
Siema Tomek. Wczoraj mi się udało tak zagrać. Tych kasynowych, jak grałem z jakimś bykiem. No, towarzyską gierkę. Mamy dwóch wydawaczy, trzech licząc świece. Także z tym nie będzie problemu. No co, no chciałbym naprawdę ten point slam zrobić tutaj. Derek. Na bliskie. Dobra, sprawdźmy, może z Nowigradu jeszcze siądzie. Siądą kasynowi. Przepraszam. Dawaj, dawaj, dawaj. O, niestety nie siadły. No, można było się tego spodziewać, ale szanse jakieś były. Dobra, to magister na daleki zasięg, 6 punktów zawsze coś chyba. A bo czekaj, może tego skrybę zapodam. Żeby mi... Nie, dobra, może być ten magister. Bez haraczu, co prawda. No i co, no chyba z tego banku trzeba by zagrać. No, podejrzanego, nie? Ale cholera, więcej monet potrzebuję do tego, także wyrzucę na razie pięściarza po prostu. Poczekamy jeszcze na kolejną monetę. Tak, żeby ten żebrak nam wyleciał jeszcze. Ciekaw jestem, czy uda się to ugrać. No, na razie luźną ósemkę zarzucił. My tutaj tych punktów troszkę już mamy. A, kompas, ale nie odchudził się odpowiednio do kompasu. Także podejrzewam, że zagra po prostu z niego dao, jeśli nie ma go na ręce. Dao w kamień, tak, w pięściarza. No, okej, okay. Nie ma problemu. No chyba, że będzie miał to Sirocco na bandę, to będzie troszkę bolesne. Ale nie szkodzi. Dobra, dawajcie, po tego sprzedawcę idziemy. Tak, chyba na bliskie. Jeszcze, słuchajcie, może uda się ze sprzeda... Nie, na daleki muszę, kurde. A nie, dobrze, na bliskim też wleci żebrak. Jeszcze jest szansa na wieczorną zdobycz i z niej kasynowego wykidajłę. Nie! O, gunwo! O rany! O! Ale przypał. No nie, to. O kurczoki. No masakra, nie? Strasznie to wypadło. Strasznie mizernie. No trudno. No nie, no jakby ci kasynowi wylecieli, taki point slam by był. Nie narzekam, bo oczywiście i tak jest w porządku, ale... No... Nie wiem, czy da radę to nadgonić. Śmiem wątpić, nie? Pomimo nieudanej rundy pierwszej, myślę, że końcowy rezultat jest znany i jest on korzystny dla nas. Chyba, że gościu ma tam jeszcze Igni, ale grając Sirocco i tak dalej, mam nadzieję, że nie zmieścił. No nie, no Hjalmar... Kurde. Czekajcie, jakby Igni miał? No. To by coś dało mu, chyba by wygrał wtedy punktem. Dobra, no nic, GG. Udany debiut. Pierwsza gra rankingowa w nowym roku. No lipa, no piąty raz z rzędu na drugim idę, nie? Jeszcze na jakichś rycerzy teraz. Trzeba było odpuścić już chyba. Nie, no to fenomenalnie, nie? No to wybitnie. Dobra ręka w sumie na R1. To tyle dobrze. Kurde, ale... Co za gunwo. 5 gier z rzędu Blue Coin. Jeszcze na rycerzy, stary. No dobra, no to leci mnie. Dawajcie z wieczornej zdobyczy kasynowych. W poprzedniej gierce siadło pięknie. Sprawdźmy, jak będzie tym razem. Jest! Znowu! Mamy to! Dobra. Wlali teraz w moje serce nadzieję na tą gierkę. Life aż do osiągnięcia rangi 2? No, nawet może dłużej. Do Nimir w R1. Ale po co? Co to jest? Dlaczego tak zrobić? Okej, zaczynam się bać, nie? Jak ktoś tak zaczyna gierkę, świadczy to o tym, że to będzie coś popieprzonego, nie? Na maksa. No dobra, no nic. Lecimy, idziemy, robimy swoje. Przemyt, później kawalarze jacyś. Albo przemyt i może markiza, jeśli chciałbym próbować tutaj coś robić w tej rundzie. Dobrze by było, nie? Wygrać, bo później ze scenariuszem. Chociaż
Jak schowam ten Xorę za Azarem, to może Xora porobi takich rycerzyków. Nie płacz, masz świeczkę do wydawania monet. Co? Ale czemu mówisz, że płaczę? Nie płaczę, że nie mam kim wydać monet teraz, tylko że 5 razy z rzędu byłem na niebieskiej monecie. Co to ma do tego? Zresztą mam pięściarza do wydawania monet jeszcze w tym. Co ty napisałeś, stary? Nie płacz, masz świeczkę do wydawania monet, gdzie ja po prostu narzekam, że 5 razy z rzędu mam blue coin. O co ci chodzi? Nie tylko świeczkę, jeszcze pięściarza mam, wiem. Ale ja nie o tym, nie? Super, scenariusz w R1. Bardzo mi się to podoba, nie ukrywam. Bardzo podejrzane też. Zagram już, nacisnę o kotek Rysa. Jeśli on by teraz nie zrobił tych, kurde, 14 punktów, to super będzie, ale no myślę, że zrobi. Ja spasuję po prostu i zmarnował do Niemira i scenariusz wtedy, nie? Typek. Okej, no to zrobi raczej. Jeśli odpali mu łaskę. No dobra, kolejna porażka na równych, ale szczerze, w sumie wziąłbym w ciemno taką porażkę, gdzie moją inwestycją jest odchudzenie się z kart takich jak Kanalarze czy Wiki Daiwo, a typek gra obrońcę damy do Nimira i scenariusz, nie? Chyba, że on na drugą runę ma oblężenie, drugi scenariusz, albo nie wiem co. Przecież on pomylił rundy chyba. Teraz znowu zagram pusty teoretycznie sezam, ale ja i tak wiem, że przegram tą rundę już. To raz, a dwa po prostu chcę sobie zrobić carry over, więc nie wiem, czy ktoś znowu napisze, że czemu gram pusty sezam, ale to właśnie dlatego, że on i tak będzie musiał kartę zagrać, więc mi to nic nie robi, a tylko zrobię sobie carry over. No chyba, że spasuje, no to super. Co ten gościu robi tutaj? Vandergriff. Zabronił się wycofywać. Aha, jego nasyciła Bronwen. No to mocny carryover sobie też ziomek zrobił. Ale myślę, że i tak nie jest to warte tego, żeby inwestować do obrońcy damy scenariusz i do Nimira, nie? Na R3 nieśmiertelnymi będzie grał. No. Ja myślę, że on będzie chciał pójść na 2-0, mając tego Grifta. Ale nieźle go nasycił już w sumie. Dobrze byłoby go zmorelsować. Ja. Aha, ja nie mam Moresa. Ani banku. To niedobrze w sumie trochę, nie? Jest junior. No junior, ale Grift ma tarczę. A już jak wymienię znowu, to się mogę zaciągnąć. Dobra, ja to ogarnę z tym, co mam. Albo przynajmniej muszę tak mówić. Myślę, że będzie na pewno cisnął tą R2. Dobra. Bo jeśli nie, to się zdziwię srogo, ale czekaj. Wiem, co trzeba zrobić. Azar i Xora. I... No i Xorą lecimy, nie? Na pełnej petardzie. Jeśli nic nie zrobi, no to wyjdę z tej rundy. Co masz na Skarabeusza? Erondite? No to dawaj. A na drugiego co będziesz miał? Margarita nie działa w Skarabeusza. Wołchwa grasz? Kurde, może grać Wołchwa. Ale to na dwie tury będziesz musiał to rozłożyć. Xora zdąży ustać. Na coś lepszego niestety.
Okej, okay, bardzo fajne to było. Znaczy, no najlepsze. Chyba. Najlepsze kontra na Skarabeuszy, nie? Dwóch na raz sobie przeczyścić w jednym ruchu. No nic, wjeżdża pięściarz. Proste metody przynoszą najlepsze rezultaty. Tak, żeby już tutaj junior mógł celować w grifta. No, ciekawe, nie? Łaskę? Nie odpalisz. Ani temu, ani temu. Super, czyli skurwiel junior wjeżdża w grifta. A, odpali mu liderem, kur. Nie może to zrobi. Kurde, no zrobił. Ale nie zyskał wytrzymałości powtórnej? Przecież łaska jest, to o co chodzi. Fak, on już go nie sięgnę tutaj niczym. No jedynie ta Xora, nie? Być może. R1 odpalił ten ponownie tą wytrzymałość mu zrobił? Chyba nie. Czas przechylić krzale zwycięstwa. 12 Vandergrift nie miał przecież w R1. Kurde, noż ta Xora. Boję się, że będzie miał na nią, nie wiem. Margaritę po prostu, nie? Nie miał, bo on go tylko zagrał i nasycił. Albo może ktoś cofnąć, zobaczyć. Z tego, co mi się wydaje. No to dziwne by to było. Chyba, że pasywnie jakoś tam z tego. Z scenariusza. To może w ten sposób. Fuck, dobra. Robimy tak. No i zaraz ta Xora, nie? Tylko, że na razie celem dla Xora jest Windhelm. Siema, Borka. Ale hardkorowe gierki. Sirocco? W Nowigrad? Okej, dzięki. No to chwilę se postoi Xora na pewno. Tylko, że to się trochę nie opłaca, żeby ze świecy ją odpalać, nie? Dobra, wzmocnię ją raz jeszcze. Nie wiem, czy gościu może mieć jakiegoś Ancesa tu, czy coś. Albo chuj, dawaj. Niech już chociaż zbije mu tego Windhalma. No to nieźle. A, kurwa. Co? Zaklęcie konsternacji. Chyba muszę zagrać po prostu Acherontię teraz. Nie ma monet dla markizy. Skurwiel Junior jest po prostu zadyszkę. Nie ma monet dla sprzedawcy. Gram Acherontię. I nic z tym nie robię więcej chyba. Nie naciskam na świecy. Odpalała mu się łaska po pasie z pasywki ze scena. No to tego się chyba nie spodziewał. Kurde, ale by tu robiła ta Xora, co? No ale myślę, że teraz na bank z tego wyjdziemy i pytanie, czy on będzie miał coś na R3. Nie wiem tylko, czy z markizą lecieć, czy muszę aż tak. W sumie ten żebrak zostanie wtedy. Odchudza się z tych dwóch kart. No i może. Czy co? Czy skurwiela juniora zagrać za tego? Dobra, chuj, niech będzie. Pełna sakwa.
Ja nie chcę, boję się tej Acheronti, że mi wyleci normalnie król żebraków, nie? Kurwa. Jak się gra? No fajnie, fajnie. Znaczy na razie 3-1, tylko tym syndykacikiem grałem i gra się bardzo przyjemnie. Przegrałem z kuriozalnej batalii, gdzie w ostatniej turze miałem przewagę ponad 100 punktów, gość miał 0 i zagrał podwójną salamandrę, a ja nie miałem zasłony i wygrał 1-0 koniec końców. Więc to była jedyna porażka na ten moment. No nic, chyba wjeżdżam juniorem w tego rycerza błędnego. No i nie wiem. Kurde. No i tyle. Dobra, no to tak czy inaczej musiałbym tego sprzedawcę grać. Świece też muszę zagrać. Dobra, to czekaj, zobaczmy co wyleci stąd. Czekaj. Odrzućcie zepsucie i rozpustę. Moje towary? Myślałem, że nie zapytasz. No dobra, mamy 8 monet, licząc lidera. I tyle. Ale gościu też być może już nic nie ma. Chociaż czekaj. Kurwa, Erondite ma. Na 11. O chuj. Ma Erondite na 11. Kurwa, Maciek. Maćku. A ja bym musiał Morelsa zagrać, żeby mi wyskoczył żebrak. No właśnie, jak go teraz wzmocnię, to on będzie miał cel dla Erondite'u. Może po prostu go rzucę tak o. Bo teraz mu się nie będzie opłacał i będzie musiał zagrać kartę, nie? No chyba, że znowu ma jakiś kurwa wrzący olej, nie? Nagle. Co? Dobra. To idę w sezam. Którego kurwa nie odpalę chyba. Ale będą monety. To i tak chyba jednych prawie to samo co przemyt by było, nie? Kurwa, nie. Jak teraz nie zagra jednostki. No, to elo. No to mamy to, moi drodzy. Ile tam? Aha, to troszkę zjebałem, że nie odpalę już tego. Sezamów, ale bez znaczenia na szczęście. Wow. Uff. No, poryte batalie, naprawdę. Może teraz? Cesarska formacja Redcoin, pierwszy raz. Jedziemy. Szósta gierka, pierwszy raz Redcoin. Nareszcie możemy się sprawdzić w innej konfiguracji troszkę. No i pierwszy raz dzisiaj. Chyba Nilfgaard. Tak, pierwszy raz Nilfgaardzik. No to co? Aha.
Kokoty do deku, żeby móc markizom przycisnąć typa. Kasynowi zaciągnięci. To nie jakiś nieduży problem. Tak naprawdę teraz. Wykidajłowie z wieczornej wypadli mi dwukrotnie na 5 prób, czyli 40%, a powinni teoretycznie w 33%, więc wyszło mi na plus trochę. Dwukrotnie? Ty, trzykrotnie! Na 6 prób, przepraszam, czyli w 50. Teraz dwa razy z rzędu mi wypadli, nie? Kasynowi, tak. A wczoraj raz, a 6 prób było, czyli 50%, wow. No to coś tam latają chłopaki. Jednak fajnie. A, ten zasłoną tu będzie wpieniał nas chyba. Trochę. Na szybko jakieś monety. To może tak, Nowigrad, Markiza. Nowigrad, Markiza. Kurde, nie ma spendera znowu. Z banku będzie trzeba szukać. No ruszę się. Wow. Serio? Jaki kotleś. Okej, no dobra. No niech będzie. No, mocny ruch. Od razu na początku. Dobra. Nie wiem, czy nie wykupić tarczy. Jak ja nie mam tyle. Jak ja tu nie mam monet. Tak, wykupię jej. Czemu nie? Na co mam te coiny wydać? Jak jeszcze będę pasywnie może generować parkizą. Tutaj jeszcze wiesz, sezam by fajnie było zagrać. Aha, okej. Okay. Dobra, już jest na piątce. Więc. Ale przyzwie się chyba kanalarz, nie? Tak czy inaczej. Myślę, że powinien. Nie no, ta. Normalnie. Gorzej, że teraz. No nie powydaje tych monet, nie? Nieszczęsnych. Chyba, że świecą. A to nie byłoby idealne grać teraz świece. Dobra, nie, kawalarz przyjmie na klatę cios i później on będzie miał 3 pancerze chyba, nie? To pięściarz przeżyłby takie starcie. I na co komu statek? Liga ready? No można grać już. Nie wiem, czy wszyscy już doszli, ale to nie problem. No to ktoś się najwyżej spóźni troszkę. To nic nie szkodzi. A, teraz mógłbym juniorem teoretycznie wjechać i mu tu zbić kuszników dwóch, nie? Ty. Zróbmy w ten sposób. Co za matoł. Można pykać już ligę. Bloczek w kokotę. Okej, okay, ponowne zamieszanie. Musiał tak zrobić. Na trójce kawaleria, czyli... Czyli przeżyje to starcie pięściarz. Ale... Banda urwisów nie przeżyje, jeśli bym chciał szukać z wieczornej zdobyczy. Pięściarz też ten... Nie, jest fajny, wygodny by był, bo przecież kawaleria straci pancerz. Dobra, szukam pięściarza. Jeśmy się znaleźli, to dawaj z wieczornej zdobyczy. Aha, ale... kasynowy znowu. Ty, kasynowy siadł. Czyli 4 na 7 prób kasynowy mi siadł. Ej, siada, zajebiście. Strażnik jest bardzo fajny. Przyjmuję na klatę ten pancerz teraz. Powoli. Dogadamy się jakoś. Nawet zrobimy sobie tak. Pięknie. No i zajebiście. Michał Czewski był na chwilkę tylko. Do abordażu! Nie mogę z tej śmiechu. No i zobaczcie, jest redcoin i patrzcie, jaki można push typowi robić. Teraz my wygramy kartę. Czyli to jest talia typu taka, że jak jesteś na blue, to przegrywasz na równych, a jak jesteś na red, to wygrywasz kartę. Zobaczcie, jak w tej sytuacji. Ja już wygrałem tą kartę.
Ale ja nie chcę jeszcze się tym zadowolić, bo ja chcę jeszcze sobie zagrać sezam na przykład, nie? Zrobić w ten sposób. Jep. No. Pas. Kolega pasuje. Makuje walizy. Nie, nie pasujesz. Grasz w dywizję Mango. Mam piach w butach. Wilgefort! Nie przebił mnie. Musi ten. Nie zamieszał też bigosu. No super, ja pasuję, bo i tak wygrywam kartę. No to nice. No to zmarnuje mu się ten carryover z narady. Bo chyba nie będzie grał teraz kolejnej rundy, nie? Umówmy się. Szkoda, że ja tej świecy nie mogę sobie wyrzucić tako. Chyba kasynowych po prostu, odchudzę się już, żeby wiesz, mieć to z głowy. Już kolejnych brików tutaj, nie martwię się o briki. Czy tak naprawdę zostało tylko żebrak, nie? Poza kasynowymi z brików. Fajnie byłoby móc sobie i sezam zagrać i świecę, ale no niestety nie można. No dobra, to jest spoko ręka chyba, no nie wiem, czy ten sezam tak naprawdę się by tu przydał jeszcze. Akurat przemyt. No nie, o! Co? Nie powtórzę błędów Emhyra. Wow! Wow, okej. Okay. Wow, oha! To, co ty gadasz, ty? No zaskoczył teraz. Jakbym zrobił teraz dwunastkę, no to wygrywam dwie karty, ale nie zrobię dwunastki. Więc po prostu... Znaczy mógłbym na siłę, nie? Ze sprzedawcą i z żebrakiem, ale ja nie chcę w ten sposób tutaj działać. Normalnie chyba kasynowy, albo świeca luźna. Świeca. Kasynowy. No i tam nacisnąć będę musiał świecę. Chyba trzy razy. Tak? Więc karta w przód i tak jest. Nie, dwa razy. Dobra, karta w przód i tak jest, więc spoko. Odchudzony z kasynowych, no i mam świecę, więc wyszło spoko. Tak czy inaczej. Śmieszne było, jakbym miał Morelsa tu i na haracz dla Morelsa, no to bym wygrywał te dwie karty. No fajnie, bo już wiem, co wymienić przynajmniej. Owszem. Aha, dawaj Azara, ty. Nie. No nie, no bracie, no proszę ciebie. Dobrze. Yes, sir. Szkoda, że on ma czwórkę król żebraków. Tak teraz myślę. To mi po Azarze nie wyskoczy. Oj, oj, oj. Rzeczywiście. No trudno. Nic nie szkodzi. Ramon. A. W punkty idziesz. Co ty gadasz? Idziesz w punkty własne. Super. No nie ma co zrobić już tutaj z nimi, w takim razie na to wychodzi. Idzie w punkty własne, ta. To Xara będzie miała ręce pełne roboty. Ale nic jej nie zrobił. Więc... Spoko. Gorzej, że ten żebrak tutaj jest. No ja nie mogę jeszcze Acherontii zapodać, nie? Nie wypada mi przynajmniej. Troszkę się... Acherontia będzie musiała poczekać. Najpierw zagram przemyt, następnie podejrzanego, żeby...
król żebraków wyleciał. Podejrzanego na daleki w skradzione mutageny spróbuję zrobić. Ja. Otrzymałem. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Co najlepiej? Zasłonę i obrażenia? Zasłony i kojne. Trafił w kartę, która jest na szczycie, niestety. A, grał Kalwejta w sumie. Nie wiem, czy Sezamu nie powinienem zagrywać. Myślę, że owszem. Dwie karty ma tylko Acherontia. To nie jest wymarzony wynik. No, muszę dalej czekać, bo teraz pięściarz będzie spenderem precyzyjnym. Też, no, wolę tak zrobić. Precyzyjnym, ale trochę chujowym, nie? W ten pancerz. Kurwa. Jasne. Ty. Nie, to ja wjeżdżam od razu. Chyba. I tak odpalę tutaj dwa występki, myślę, Acheronti na Last Seju. Jeszcze to ma znaczenie jakieś większe. Dobra. Tak. Aha. Morelino. Jep. 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 Okej. Kurde, nie odpalisz co za mu, ale no i tak wygrana jest. Wow, nieźle. Dobra, no chyba można to uznać za przepieczętowanie zwycięstwa. Pierwszy pojedynek, znaczy przepieczętowanie mocy tej talii. Pierwszy pojedynek na Redcoinie w końcu. No i również udany. Ostateczny rezultat 5-1. Tak? 5-1 tym deckiem i jedna porażka z tą Salamandrą. Zwariowana porażka.